Siema, Andrzej, Retrosfera. Dzisiaj jedziemy do Wrocka po Sega Mega Drive. Ahoj, przygoda! Tam we Wrocławiu, tam we Wrocławiu. Ja już dotarłem. I idziemy do środka. Siema. Ja z reklamacją. Nie no, żartuję. No teraz. Jak chcecie się wymieniać za kabelek, za Everdrive'a, to zapraszam do muzeum. Na razie. Masz. Wypad do Wrocka. Bardzo udany. Udało się przywieźć kilka fajnych fantów. Na przykład właśnie tą Sega Mega Drive. Będzie fajna w kolekcji. No tylko problem oczywiście standardowy. Brak akcesoriów. Ale mam stary zasilacz od Sony Vaio, 10,5V. Tego wystarczyło tylko przerobić, obciąć wtyczkę, zarobić nową. No, tylko bardzo ważna sprawa odnośnie polaryzacji zasilania. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Sega Mega Drive pierwszą, minus jest wewnątrz, a na zewnątrz jest plus. To jest dosyć ważne i tego trzeba pilnować, inaczej będzie dym. No i jeszcze tylko oczywiście akcesoria do tego, czyli kabel zasilający do zasilacza, no i kabel AV. Dodatkowo jeszcze drugi gadżet, czyli gun card, czyli kartridż, który jak widzicie w fajnym pudełeczku łączy w sobie interfejs SD2iek oraz cartridge Final 3, plus jeszcze dodatkowo ma kilka fajnych gadżetów. To taka konkurencja cartridge'a SD-Box, zresztą którego też będziemy recenzować swoją drogą. No, a to przy okazji macie jeszcze Maćka. Dzień dobry. To tyle byłoby tego filmu. Trzymajcie się, na razie, pa.